Tak, proszę Państwa, teraz będzie część finansowo-ekonomiczna tego przedstawienia. Takie mamy czasy, płace, ceny, podatki. Każdy się zastanawia, kto na kogo robi, a kto kogo robi. Systemy motywacyjne też wprowadzają. Swoją drogą, że po 40 latach doszli do wniosku, że człowiek musi mieć motywację do pracy, co to jest jednak, nie? Fantastyczne. Dlaczego oni jeszcze dojdą, te gamonie nasze? Proszę Państwa, ale muszę Państwu uświadomić, że my mamy słabą motywację. Bo na nasze honorarium, tu z kolegami pracujemy, to obliczali, jeden rząd storyków ten od ściany. Naprawdę. Od drugiego rzędu na rząd w cholerę wszystko idzie. Ludzie, wiecie, ile ja już rządów utrzymywałem? Do Cyrankiewicza już dokładałem. 20 kilka lat ten zawód uprawiam. Zresztą pan Cyrankiewicz był tu parę tygodni temu, przy tamtym stoliku siedział, tak się żachnął, obruszył, mówi, to ja zwrócę. Ja mówię, siedź pan spokojnie, znowu z moich pieniędzy. Bo skąd on weźmie obrońca pokoju, no? A potem ten Jaroszewicz ciągnął straszna, była pijawa, ale miał liczną rodzinę, samochody tłukli, ktoś na to musiał robić. Przemysł deficytowy, rolnictwo deficytowe, no to kto im został? Banki Zachodnie, Jan Pietrzak, tymi ręcami i tymi palcyma było robione, no. Potem te przejściowe rządy, wszystkie te babiuchy pińkowskie też ciągnęły moją forsę, żeby który kartkę przysłał z życzeniami na święta, ja naprawdę niewiele wymagam. Nic, cisza, to chamstwo skończone, no. Brać to jest komu, a pamiętać to nie ma komu. O wielkim filantropie, ofiarodawcy. Mówię o tym z pewną goryczą, proszę Państwa, bo takie plotki są rozsiewane ostatnio, że ci aktorzy to lenie, pasożyty, robić im się nie chce. A ktoś na nich pracuje, górnicy, hutnicy i tak dalej. Sytuacja jest akurat odwrotna, jak to często u nas się zdarza. Górnictwo w Polsce jest deficytowe. Pensje górników są 2 razy wyższe niż cały dochód z węgla w ogóle. Państwo z niedowierzaniem na mnie patrzycie. Jak to by nie była prawda, ja bym nie mówił, bo by nie było śmieszne, no. A dlaczego te kopalnie funkcjonują? Bo moje pieniądze co wieczór jedno kopalnie zasilają, to jest chyba oczywiste, nie? No to jest początek tych rozważań, bo przecież taki płacę normalny podatek 10-12%, to 2 stoliki z tamtej strony mi odpada, a raz do roku płacę wyrównawczy podatek. Wiecie, ile z powrotem oddaję z tego, co zarobiłem? 80%. Mnie to też śmieszy. Ale ja się na dobre uśmieję, jak was obejmie to wyrównanie. Taki minister Neckarz jest, czeski piosenkarz. Już on dopilnuje, żeby nikomu nie chciało się pracować w tym kraju. Dokładnie, tak. Także jeżeli, proszę Państwa, od tego pierwszego rzędu odliczymy jeszcze to 80%, to nam zostaje 2 stoliki mniej więcej. To jest cały wpływ, cały interes za ten wieczór. Gratuluję Państwu. Jeżeli od tego odjąć jeszcze to, co musimy w barze wydać przelewem, jakbyśmy tu w ogóle przyszli, nam się w ogóle ta robota nie opłaca. To wyłącznie z powodów towarzyskich tu przychodzimy. To jest szajba. Tak. Ja bym, proszę Państwa, o tym nie mówił, bo to sprawy finansowe to u nas są takie śliskie tematy, gdybym nie podejrzewał, że Państwa praca również Wam się nie opłaca. Tylko na naszym przykładzie ja skrawo widać, każdy posary się rozejrzy, przemnoży te pieniądze i widzi, kto tu kogo naprawdę utrzymuje. A mnie wmawiają od lat, że kultura jest deficytowa, żebym ja raz w życiu miał ten deficyt w kieszeni do ściany, o. Kiedyś w szkole uczyli mnie, proszę Państwa, że w tym systemie sprawiedliwości społecznej każdemu będzie się płacić według pracy. Czy tego jeszcze nauczają? Takie głupoty wbijają dzieciom do głowy. Potem się dziwią, że to dziecko pójdzie do roboty pierwszej, po miesiącu się orientuje, no i zaczyna się, prawda? Moja stawka w ogóle nie zależy od mojej pracy. Ani od cen biletów, ani od ilości osób na sali, tym bardziej od poziomu artystycznego, no w ogóle od niczego rozsądnego. A od czego zależy? Od tych urzędników, co tę stawkę ustalają. A czym się taki urzędnik kieruje? Wyłącznie jednym, żebym ja więcej od niego nie zarobił. Bo on też zdolny. I to nawet do wszystkiego. Tylko, że na mnie ludzie z własnej woli płacą po 500, a na niego żona nie chce patrzeć. To jest ta różnica i ta różnica to się nazywa sprawiedliwość społeczna. Czy ja to przystępnie wyjaśniam? Nie, bo chciałbym, żeby się nie uroniło, prawda? Nawet miałem taką dyskusję, proszę Państwa, z hydraulikiem parę tygodni temu. Był hydraulik tam i zmienił coś tam za tę śrubkę, jakąś podkładkę, coś, 5 minut mu to zajęło i mówi 2000. Mówię, panie, czy pan zwariował? 2000 za 5 minut? Proszę pana, ja byłem tydzień temu wybitnego profesora, lekarza na konsultacji, 500 zł wziął. Mówi, proszę pana, jak ja byłem wybitnym lekarzem, też brałem 500. Ale nie ekscytujmy się złotówkami, proszę Państwa, przeliczmy to na jakąś normalną walutę, dopiero się okaże, po ile dolar jest dzisiaj? Co? 600? 600, a tam? 590, proszę. Różnica, inna dzielnica. Tam bym kupił, to sprzedał, już bym dobrze wyszedł, nie? Lepiej niż na tej pracy. Ja niedługo kursy dla cinkciarzy zacznę prowadzić, bo parę razy w tygodniu przepytuję, mam pełną informację. No ale załóżmy, że 600, żeby za długo nie mnożyć, proszę Państwa, nie dzieli się, nie liczy się, bilet kosztował was 500, czyli ile to może być, no jakieś tam, nie wiem, 80 centów kosztował was ten bilet, no. Ludzie kochani, gdzie wy byście na świecie weszli na takich artystów za 80 centów? To by was w ogóle wpuścił. I proszę o tym pamiętać do końca tego spotkania, że mi tu ktoś nie grymasił, że mu się nie podoba. Za 80 centów. Wiecie, co ja wam mogę pokazać?
Że nie wspomnę o Frączewskim. 80 centów, rady Julek, na co mi przyszło na stare lata? Wiecie, po ile były na mnie bilety w Ameryce? Haha! Nie wiecie, się w życiu nie dowiedziałem. Ja się nawet przed żarówą nie przyznałem. A ostro świecili, pół miasta wyłączyli z produktu.